Obserwacja sprawnie funkcjonujących systemów kaucyjnych w krajach skandynawskich oraz innych krajach Europy Zachodniej pozwala nam wyciągnąć z tych systemów najlepsze doświadczenia, które powodują, że systemy te są w pełni skuteczne. Przede wszystkim funkcjonowanie jednego scentralizowanego systemu kaucyjnego jest kluczowe. Konsumenci nie mogą czuć się zdezorientowani i zastanawiać się, do którego systemu oddać poszczególne opakowania. Po drugie, powinna być to organizacja, która jest zarządzana przez producentów, ponieważ to oni są odpowiedzialni finansowo za wprowadzane odpady i to oni powinni organizacyjnie i też sprawozdawczo odpowiadać za to, co wprowadzają i w jaki sposób to odzyskują. Kolejnym takim rozwiązaniem jest przede wszystkim działanie tej organizacji na zasadzie non-for-profit, czyli optymalizacja, reinwestowanie zysków i skierowanie wszystkich wysiłków na jak najbardziej skuteczne, jak najbardziej efektywne funkcjonowanie systemu. I są to cechy, które powinni brać pod uwagę ustawodawcy, konstruując przepisy, ale przede wszystkim system ten powinien być wygodny dla konsumentów. Konsumenci w Polsce poprzez wielkość mieszkań, bardzo małą wielkość mieszkań, nie mają miejsc na selektywne składowanie każdego rodzaju odpadów. Jest to już dzisiaj dużą trudnością dla przeciętnego mieszkańca, aby wyodrębnić kilka śmietników do każdej frakcji odpadów. Tak więc dostępność punktów zbiórki opakowań powinna być w zasadzie na każdym rogu. I tutaj najlepszym rozwiązaniem, które najlepiej się sprawdziło w krajach Europy Zachodniej, jest możliwość oddania pustych butelek, pustych opakowań w zasadzie w każdym sklepie, w każdej jednostce handlowej, która oferuje te produkty do sprzedaży. I jest to niesamowicie ważna kwestia, jeśli chodzi o skuteczność i o funkcjonowanie i o uzyskiwanie odpowiednich poziomów zwrotu. System kaucyjny też powinien obejmować jak najwięcej rodzajów opakowań. Powinny to być butelki z tworzyw sztucznych, powinny to być puszki aluminiowe oraz butelki szklane. I takie pełne stworzenie systemu kaucyjnego pozwoli na o wiele lepsze spełnianie wymogów dyrektywnych i wymogów krajowych. Jeśli chodzi o opodatkowanie, ważne jest również, aby w całym tym systemie zwolnić kaucję, którą konsument płaci za opakowanie, z podatku VAT, ponieważ to spowoduje prostotę systemu i prostotę w rozliczeniach pomiędzy operatorem a jednostką handlową, a konsumentem, który jest uczestnikiem całego tego systemu.